Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. Witam was w kolejnym filmie na kanale Rozpaczkowanie i dzisiaj mamy gryzonia, a także coś specjalnego, bo poza tym, że rozpaczkujemy sobie dzisiaj myszkę, to także magicznym sposobem teleportacji przeniesiemy się na targi Computex, gdzie pokażę wam inne ciekawostki i nowości, które zaprezentowało Endorfi. Gdzie jest twój nóż? Gdzie jest mój nóż? Ten taki żółty do tapet, z którego zawsze się śmialiście w komentarzach, już miał dość mojego głupiego pitolenia i po prostu się połamał i tym samym wyzionął ducha. Więc możecie pisać RIP dla naszego ulubionego żółtego noża. Jak tak dalej pójdzie, to następne paczki będę rozpakowywał warzechą. Piszcie, czym Łukasz nie da rady odpakować. O nie, to się źle skończy. Więc tak, ja już tutaj przeciąłem elegancko foliki, a może bym powiedział w ogóle, co to jest za myszka. Mamy tutaj myszkę od Endorfi, jest to dokładnie Leaf Plus Wireless. Więc myszeczka bezprzewodowa, stosunkowo lekka, jak już możecie domyślić się po tym obrazku. No i co, nie przedłużając dalej, wyciągnijmy ją z tego zgrabnego pudełeczka i przyjrzyjmy się temu, co mamy w środku. W środku znajdziemy gryzonia, jak należało się spodziewać, ale także, słuchajcie, mamy tutaj taki specjalny dock do ładowania. W środku znajdziemy także papierologię i mamy jeszcze pudełeczko z akcesoriami, to od niego sobie zacznijmy. Okidoki, więc mamy tutaj kabelek USB-C do USB-A, tutaj dodatkowo z takimi wzmocnieniami. Kabelek bardzo fajny, już któryś raz w myszkach Endorfi i klawiaturach się z nimi spotkałem, one są naprawdę turbo miękkie, więc jeżeli ktoś z was chciałby na przykład na kablu używać swojego gryzonia, myślę totalnie bez problemu, jest on super mięciutki. Ale słuchajcie, to nie koniec naszych akcesoriów, bo tu widzę, że w deal packu mamy także dodatkowe ślizgacze i mamy także naklejkę. Nie trzymajmy już was w napięciu. Tak oto wygląda ten oto gryzoń Leaf Plus Wireless. O, ale najpierw trzeba zdjąć foliki ze ślizgaczy, słuchajcie. I jest to myszka symetryczna. Taka jak akurat ja lubię, bardzo przepadam za myszkami akurat symetrycznymi. Do tego jest to myszka stosunkowo lekka, bo waga według producenta wynosi, uwaga, 69 gramów. Nice. Możesz dać wagę, to sprawdzimy, czy rzeczywiście jest nice. Zobaczmy, czy wszystko jest zgodne. I faktycznie, o ile taka waga będzie zaliczana do myszek nieco lżejszych, to chciałbym zwrócić uwagę na to, jak mocno jest powycinana, słuchajcie, ta obudowa. I po tym, jak widziałem te grafiki jeszcze na prototypie, zanim ta myszka do mnie dotarła, to spodziewałbym się nawet, jakbym tak miał obstawić, że będzie ona jeszcze lżejsza. Sensor akurat to jest PAW3395, który wspiera do 26000 dpi, czyli naprawdę spoko sensor jak na myszkę tej klasy. Dodatkowo, jeżeli chodzi o mikroprzełączniki, które tutaj mamy, są to przełączniki od Kali, które mają wytrzymać aż 80 milionów kliknięć. Oczywiście znajdziemy tutaj rolkę, dodatkowy przycisk, no i także od spodu mamy taki przesuwny przycisk, w którym możemy wybrać tryb pracy myszy. Dodatkowo na lewym boku gryzonia znajdziemy dwa kolejne przyciski. Tutaj mamy także nasz dock do myszki, bo jak sami widzieliście wcześniej, jest on dołączony. I z tego, co tutaj widzę, mamy odbiorniczek do naszej myszki i jeżeli nie chcemy, to nie musimy sobie korzystać z tego docka, ale możemy go mieć wpiętego bezpośrednio tutaj. Mamy tutaj także wpięcie do tego kabelka USB typu C, który jest dołączany do zestawu. Oczywiście tak samo możemy bezpośrednio nim gryzonia ładować, ale tutaj w domyśle producent dorzuca nam takiego docka na pinach magnetycznych, gdzie ma on także wsparcie do RGB, bo tutaj wierzcie lub nie, ale mamy diody, tak więc możemy sobie śmigać. Myszka sama w sobie również ma podświetlenie RGB, tutaj też jest podświetlane logo, a także jest podświetlana rolka. I myszka może też pracować w dwóch trybach, może pracować po własnościowym protokole 2,4 GHz, czyli razem z tym donglem, który domyślnie jest zainstalowany w doku, ale także możemy przełączyć myszkę w tryb pracy po Bluetoothie, co jest moim zdaniem bardzo spoko opcją, jeżeli na przykład poza PC-tem, w którym głównie używacie tej myszki, macie na przykład laptopa, do którego chcecie sobie też tego gryzonia używać. Ten dock to jest bardzo fajna opcja, zwłaszcza jeżeli macie obawy o czas pracy waszej myszki na baterii, możecie sobie ją po prostu odłożyć, ona się wtedy automagicznie ładuje. Chociaż tak naprawdę mówiąc, to mi się tak kojarzy, wiecie, jak na przykład byście grali gierkę w LoLa i gadali z ziomkami, że siema, to już na dzisiaj kończę rozgrywkę w LoLa, cyk, pyk,
odkładacie, tak jakbyście rozmawiali przez domowy telefon. Ale koniec żartów, podłączmy sobie jeszcze tą myszkę do kompa, zobaczmy jak sobie ten dock świeci. Tak ten dock wygląda po podłączeniu do komputera w momencie, gdy myszka jest ładowana. To podświetlenie RGB naprawdę całkiem ładnie wygląda, spoko dyfuzor tutaj jest zastosowany. No i co, bierzemy sobie wtedy takiego gryzonia, jeżeli jest przełączony w tryb 2-4 GHz, to automatycznie nam myszka po prostu zaczyna działać. Co prawda nie udało mi się w specyfikacji producenta doczytać, jaka jest częstotliwość raportowania tego gryzonia. Ja domyślam się, że będzie to 1000 Hz, czyli tak standardowo, bo pewnie gdyby mieli więcej niż 1000 Hz, to nie omieszkaliby się tym pochwalić. Miałem też kilka dobrych dni między targami Computex, żeby z gryzoniem się zapoznać i prawdę mówiąc, jest bardzo mało rzeczy, do których mogę się przyczepić, a te, które mi głównie przeszkadzały, skupiałem się wokół software'u. Program ma funkcje, które bym od niego oczekiwał, ale wizualnie no nie wygląda zachęcająco, a do tego na ten moment Endorphin ma oddzielny soft dla każdego z peryferiów. Na pierwszej zakładce mamy możliwość przebindowania przycisków, druga zakładka pozwala nam sterować DPI czy częstotliwością raportowania, która jak słusznie założyłem ma maksymalnie 1000 Hz. W programie znajdziemy możliwość tworzenia makr, a także do dyspozycji mamy kilka efektów podświetlenia i LEDy, w razie czego można sobie wyłączyć. Co na minus, oprogramowanie póki co jest dostępne tylko i wyłącznie w języku angielskim. I moim zdaniem fajnie by było, gdyby Endorphin przysiadło i stworzyło jedną aplikację dla wszystkich ich sprzętów. Brakuje mi także dokładnego wskazania procentu naładowania baterii, bo na ten moment wygląda to w ten sposób, że mamy po prostu cztery kreski i to wszystko. A skoro o baterii mowa, to w momencie, gdy ja używałem myszy na raportowaniu 1000 Hz z wyłączonym podświetleniem, uzyskałem około 80 godzin czasu pracy. Ale myślę, że fajnie byłoby w tym momencie udać się do teleportu i przenieść się na targi Computex, gdzie mogę Wam pokazać więcej nowości od Endorphin. Idziemy! No cześć, witam Was na Computexie. Dotarliśmy na miejsce i powiem Wam też ciekawostkę. Okazuje się, że Endorphin to jest jedyna polska firma, która jest w tym roku na Computexie. Także myślę, że tym bardziej warto pokazać ich stanowisko. Jest tutaj szereg produktów, które na pewno kojarzycie i dobrze znacie, w pokroju chłodzeń, zasilaczy, klawiatur i innych akcesoriów. Ale myślę, że w pierwszej kolejności, zanim przejdziemy sobie do różnych nowinek, skończmy wątek myszki. Mamy tutaj naszego gryzonia, którego mieliśmy okazję sobie już rozpaczkować. Mamy tutaj także i docka. Co ważne, dowiedziałem się też paru informacji, których nie wiedziałem wcześniej. Cena. Ceny też się dowiedziałem. Jest to 450 zł razem z dockiem. Cena, prawdę mówiąc, troszeczkę wysoka, wyższa niż bym się spodziewał. No tutaj myślę, że ten dock ma niewątpliwie wpływ na to, jak ta cena wygląda. Zwykle, gdy mamy inne gryzonie, to takie docki potrafią kosztować stówkę, czasami nawet trochę więcej, więc na pewno na ten zestaw cena będzie wpływać. Warto powiedzieć, że na moment, kiedy ja to nagrywam, myszka dostępna jest w przedsprzedaży w cenie 350 zł. Później jej cena ma podskoczyć do wcześniej wspomnianych 450 zł. Jak coś, to link do myszki znajdziecie w opisie. Co fajne, możemy sobie tutaj bezproblemowo porównać teraz tego gryzonia do Lixa Plus Wireless, czyli poprzedniej myszki. Na ten moment Endorphin planuje, żeby właśnie to Leaf był tym tak zwanym produktem hero, flagowcem, który będzie, że tak powiem, reprezentatywny. I jeżeli o mnie chodzi, to z miłą chęcią zobaczyłbym na przykład biały wariant takiej myszki. I jak znam życie, to pewnie za jakiś czas pojawią się także warianty przewodowe, które będą lżejsze, no bo nie będą musiały mieć między innymi baterii. Zanim przejdziemy dalej, dostałem żeton. To co? Zrobimy rozpaczkowanie w rozpaczkowaniu. Zobaczymy, co będzie w kapsule. Czekaj, czekaj, wrzucam, no. I co, przekręcać? Wyleciało jajo. Mam swojego Pokebola. No nie myślałem, że będziemy robili taką incepcję, że dwa rozpaczkowania w jednym filmie. Co? Congrats, you won a mouse. Co ty gadasz? Tę myszkę wygrałem? Udało mi się namówić Endorphin, żeby pokazali nam jakiś towar spod lady. Pokazali nam kilka, niektórych nie mogliśmy nagrać, ale to jest towar spod lady, który możemy Wam pokazać i który już niedługo wejdzie. To jest chłodzenie Fortis 5 w wersji czarnej. Tutaj mamy standardową wersję ze zwykłym wentylatorem, bez żadnego podświetlenia, a RGB. Najprawdopodobniej do sprzedaży w pierwszej kolejności trafi wersja jednowentylatorowa, nie wiadomo, czy dwuwentylatorowa się
pojawi. Będzie także czarna wersja z podświetleniem RGB. Jak widać, mamy tutaj wentylator, który będzie podświetlany, ale także będzie pasek. Pojawiła się jakiś czas temu czarna fera i wiele osób buduje komputery w czarnej stylistyce, więc srebrne, można powiedzieć, tak czasami troszeczkę wybijało się poza ten taki przewodni motyw. No tak, i teraz sobie zdaję sprawę z tego, że przecież mówię wam o czarnej ferze, a mogę ją wam po prostu pokazać, bo jest tutaj wystawiona, także na ekspozycji. Jak widzicie, no fera to jest oczywiście sporo mniejsze chłodzenie, co zapewne wiele osób zdaje sobie sprawę. No Fortis jest po prostu bardziej wydajny, jest też chłodzeniem nieco droższym, także rodzinka będzie się powiększać. Jak to standardowo bywa na takich stoiskach, na targach, mamy oczywiście wystawkę wszystkich klawiatur, zasilaczy, obudów, które Endorphi produkuje. Fajnie, że miałem okazję zwiedzić stanowisko, otrzymam za naszych kciuki w opisie i na ekranie będziecie mieli podlinkowane inne filmy z targów Computex, także koniecznie je zobaczcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.